dzisiaj w ramach rozjeżdżenia przed wschodem oraz treningu jadę na objazd Cyklo Gravel 2021, który na szybko zorganizował Bartek Przybylak, z czego bardzo się ucieszyłem. Po pierwsze, spotkam fajnych ludzi, po drugie, można trochę się rozjeździć. Lecimy. Skoro objeżdżamy trasę Cyklo Gravel, nie taktem byłoby nie porozmawiać z twórcą trasy i całego cyklu, Bartkiem Glasem. Cześć Bartek. Cześć wam, hej hej. Ja mam w ogóle taki pomysł, żebyśmy sobie siedli spokojnie i porozmawiali, bo jest to o czym, co ty na to? No pewnie, zwłaszcza, że jest niemało tych informacji, które chcielibyśmy wam przekazać, więc to jest dobra propozycja rzeczywiście. Siedliśmy spokojnie, jakie są twoje wrażenia, ale tak wyobraź sobie, że nie jesteś twórcą swojej trasy, tylko przejechałeś ją jako zawodnik. Jakie są twoje pierwsze wrażenia? Różnorodność. W sumie taki plan przyświecał mi do ułożenia tej trasy, żeby była ona różnorodna. Oczywiście, no, wsiadając na gravela uciekamy od asfaltu. Też zależało mi na tym, żeby tych asfaltów było jak najmniej. Zresztą ja też uciekłem z asfaltu, bo tak jak wspominałem tobie, kiedyś rower szosowy był rowerem numer jeden, użytkowanym kilkukrotnie, kilka razy w tygodniu. W tej chwili, no nie ukrywam, ze względu na to, co się dzieje na drogach, rower szosowy jest przeze mnie wybierany rzadko, raz w miesiącu, może troszeczkę częściej. Natomiast głównie jest to rower gravelowy czy też przełajowy. No i taki był zamysł tej trasy, żeby było jak najbardziej różnorodne, jak najbardziej różnorodna trasa. Ja odkryłem, tak jak każdy z nas pewnie, w ciągu ostatnich dwóch, trzech sezonów, czterech sezonów gravela. No i co możemy powiedzieć, że jest to rower niesamowicie uniwersalny. Czyli dukty leśne i ścieżki polne, i jakieś troszeczkę węższe i łatwiejsze single, i polne drogi. Żwirowe czy nie żwirowe, gravelowe czy nie gravelowe, czy po prostu dobrze utwardzone, to jest to, w którym to jest takie środowisko, w którym gravel się czuje idealnie. Tym bardziej, że mieszkamy w pięknym miejscu, blisko Kaszub. Trójmiejski Park Krajobrazowy i Kaszuby to jest cudowne miejsce do gravelowania, szutrowania czy po prostu jazdy na rowerze gravelowym. Natomiast nie ma chyba możliwości zrobienia 100-kilometrowej pętli, która składa się tylko i wyłącznie z szutrów. No byłoby ciężko, na pewno nie ze startem i nie z metą i z bazą naszego rajdu w Gdańsku. Musielibyśmy, myślę, uciec gdzieś bardziej w Kaszuby, gdzieś tutaj oddalić się od Trójmiasta i myślę, że jest to ciekawy pomysł na kolejną imprezę naszą. Czyli startujemy w Gdańsku, w którym miejscu? Startujemy w Gdańsku na stadionie lekkoatletycznym, Aleja Grunwaldzka 244. Rano plan dnia jest bardzo napięty, bo startujemy rano, bardzo wcześnie rano, co po niektórzy. Potem jest impreza rodzinne zawody na kółkach, gdańskie rodzinne zawody na kółkach. Tam dzieci bardzo małe, młodsze, troszeczkę starsze rywalizują sobie na bieżni, na tartanie. Impreza się kończy i zaczynamy przejeżdżać już my, uczestnicy Cyklo Gravel. To powiedz, skąd pomysł, bo domyślam się, że to nie jest taki pomysł dnia na dzień. Jest to akcja, która toczy się już od wielu, wielu lat. Skąd pomysł na cyklo, na stowarzyszenie, na organizację tego rodzaju zawodów? To już no, pomysł, który gdzieś się pojawił w naszych głowach jakieś 7-8 lat temu właściwie, bo to jest 7 rok organizacji, zanim to wszystko zostało sformalizowane, to też trochę czasu minęło. No było to podyktowane przede wszystkim tym, że
ścigaliśmy się dosyć ambitnie, taką tutaj grupą, paczką z znajomych Nexus Teamu. I na wiele imprez jeździliśmy gdzieś tam na południe Polski. Co wiązało się, no jeszcze wówczas nie było mowy o autostradach żadnych, więc wiązało się to z dużą logistyką. No i wpadliśmy na pomysł, żeby może spróbować organizacji takich imprez tutaj u nas, na Pomorzu. Zwłaszcza, że tak jak wspomniałeś, no Kaszuby, Trójmiejski Park Krajobrazowy, piękne tereny. I tak z roku na rok, coraz to nowe imprezy. Coraz to jakieś kolejne też nowe imprezy różnego rodzaju, bo i Szosa, i MTB, i XC, i Eliminator. Takie widowiskowe zawody, które również przeprowadziliśmy. No i przyszedł czas na gravel. Ale robisz to ze względu na to, że gravel stał się modny, czy ze względu na to, że ty poczułeś niesamowitą miętę, tak jak mówisz, do gravela? Robimy imprezy, na których sam chciałbym wystartować. Okay. O. Robimy imprezy, na które sam chciałem wystartować i wydaje mi się, też nie jestem żadnym ultrasem i myślę, że na dystansie 400, 300, 500 km nie miałbym czego szukać, zresztą nawet nie podejmę do przejechania takiego dystansu. Przygody mógłbyś szukać. Tak, nie mówię, że w przyszłości nie spróbuję, bo może tak być, natomiast brakowało mi właśnie takiego dystansu, który można pokonać spokojnie w te 12 godzin. Do 12 godzin, taki troszeczkę krótszy, ten mniejszy dystans 100 km, taki magiczna taka bariera dla kogoś, kto jeszcze nie przejechał, stuwa. On jest nazwany cyklogravel 100, on ma dokładnie tam 100, 103,5 bodajże, no ale jest magiczna stuwa przekroczona. No i ten 190, który już jest, wydaje mi się, nawet dla ultrasa takim wyzwaniem też niemałym, jednodniowym. To już jest na pełny dzień jazdy. Na pełny dzień jazdy, zwłaszcza, że trasa jest to prawda łatwa i prosta technicznie, ale jest dużo przewyższeń. Suma summarum to jest jakieś 2600 przewyższenia. Opowiedz właśnie o cyklu jako całości. No jakby niezwykle trudny rok jest obecny, to nie będę się już tutaj powtarzał, ale wszyscy doskonale wiedzą, jaka sytuacja jest w tym roku. Jaka, być może to zobaczymy, ale jaka była też w zeszłym roku sytuacja ze wszelkimi rodzaju imprezami, więc staramy się na chwilę obecną zrobić jakieś imprezy takie no sprawdzone, że tak powiem. Po to, żeby już w przyszłym roku, w kolejnych latach powrócić do takiej ilości rzędu kilkanaście. No myśmy w 2019 zrobili najwięcej imprez, bo 16 imprez różnego rodzaju, łącznie z polonijnymi igrzyskami dla Polonii. Czyli robicie imprezy dla miłośników różnych dyscyplin kolarstwa? Najróżniejszych, przede wszystkim ściganie na szosie. I to w 2019 roku była 6 edycji takich wyścigów. Wyścigi MTB, aczkolwiek no w tej chwili trochę tego jakby mniej, no w 2019 też nie zrobiliśmy żadnej imprezy. I zaczęliśmy organizować takie imprezy w formacie sportive, czyli po prostu tutaj chodzi o przejechanie z punktu A do punktu B w pięknych okolicznościach przyrody, czy to na Żuławach, czy w gminie Stary Gardański, czy w gminie Cedry Wielkie. Ty współpracujesz z gminami organizując te zawody, prawda? No i organizacja imprezy bez współpracy z samorządem to nie wyjdzie. Powiedz mi, z mojego punktu widzenia też jako organizator, jak ty oceniasz chęć samorządów do goszczenia imprez i to jedno, a drugie to do współpracy w organizacji tego rodzaju imprez? Tyle ile samorządów, tyle też różnego rodzaju podejścia, tak? I opinii. No są gminy, są samorządy, gminy, miasta, które bardzo chętnie gościłyby tutaj uczestników. Już nie mówię zawodników, bo jakby wyścigi wyścigami, ale też jest ta formuła druga, kolejna, tak? Taka po prostu samego uczestnictwa, samego przejazdu. I widzę, że też jest duże zainteresowanie tego typu imprezami, żeby niekoniecznie, myślę, że wiele osób decyduje się na udział w takiej imprezie ze względu na to, że jakby ścigania mają dosyć na co dzień, tak? Ścigają się z czasem, ścigają się w pracy z czymś, z kimś.
a chcą weekend spędzić po prostu po to, żeby się przejechać bez ciśnienia. Cyklo gravel jest tego rodzaju imprezą, tego gdzie rodzaju można imprezą, podziwiać tak. piękną przyrodę. I każdy jeździ jak uważa, tak? Będą na pewno osoby, które narzucą tempo jakieś większe, będą osoby, które pojadą sobie spokojniej, porobią zdjęcia. No dla każdego. Bartku, w zeszłym roku startowałem u Ciebie w cyklo gravel Krokowa. Dwie pętle, świetna trasa. Szybka. Szybka, tak, dokładnie. I w tym roku organizujesz zawody gravelowe w zupełnie innym miejscu. I formacie. Tak. I czy to jest Twoja zasada działania, że cały czas odkrywasz nowe trasy i czy w ogóle wracasz do tych sprawdzonych wcześniej? Zacznę od końca drugiego Twojego pytania. Wracamy do sprawdzonych tras, oczywiście. I ja myślę, że prędzej czy później jeszcze zagościmy, mam nadzieję, zagościmy w Krakowej. No ten rok, tak jak wspomniałem, też jest wyjątkowy z racji na COVID, akcję COVID. I mówiąc szczerze, troszeczkę już zabrakło czasu na to. Zanim to się wszystko wyklarowało, to mieliśmy, o ile staraliśmy się zawsze już w lutym, marcu mieć dopięty, w styczniu mieć dopięty kalendarz, to tak naprawdę jeszcze w kwietniu nikt za bardzo nie wiedział, co to będzie, jak to będzie i czy w ogóle będzie. W związku z tym, no ta oczywiście Krakowej nie ma, ale cieszę się, że się trasa podobała, rzeczywiście jest fajna, widowiskowa i szybka i myślę, że powrócimy. Takie pytanie, które często się pojawia, na czym jeździsz? Jakie masz opony? Jakie przełożenia? Z tego co widzę, Twój rower to nie jest model 2021. Nie. Jest to przełaj, rower przełajowy, nie gravelowy. Być może tutaj jakaś taka moja odezwała się nutka sportowca, że powiedziałem kategorycznie, przejechałem się kiedyś kilka razy na gravelach. Kilka lat temu, kiedy one jeszcze nie były, nie miały tak na pewno dobrej geometrii jak teraz i uznałem, że to jednak nie jest jeszcze, to nie jest to, czego oczekuję. I nabyłem przełaja, rower przełajowy, jeszcze na hamulca cantilever, co już jest w tej chwili zdecydowanie zabytkiem. Ale nie jesteś jedyny, mam kolegę, który jedzie wschód ze mną właśnie na rowerze tej samej marki nawet i w tym samym setupie, podobnym bardzo. Znaczy powiem tak, ja chciałem zobaczyć w związku z tym, że szosa no, jest jakoś tak coraz bardziej niebezpieczna i trochę chciałem uciec z tej szosy. Kupiłem troszeczkę też na próbę ten rower, żeby zobaczyć jak to jest. No i przepadłem. I przepadłem na pewno, więc poczekam aż tutaj troszeczkę to wariactwo całe się uspokoi związane z brakiem stanu magazynowego i myślę, że tam w przeciągu kilku najbliższych sezonów może coś zakupię takiego gravelowo-przełajowego o całkiem agresywnej geometrii, bo chociaż odnośnie tego roweru nie mogę złego słowa powiedzieć, jeździ mi się na nim bardzo dobrze. Bardzo agresywna geometria, rower zwarty, no, dwa razy już nie wysadził z siodła. Jedyna rzecz, którą tutaj zrobiłem, to jest szersza opona, troszeczkę szersza, bo jest 38 przód, 35 tył, bo już szersza nie chciała wejść. Czyli 38 to jest Twój limit? Z przodu tak, z tyłu 35, więc no nie jest za szeroka. Podwójna owika i tak poza tym na rowerze jeździ mi się bardzo dobrze, bardzo fajnie, szybko odpowiada, tak? Jest taki responsywny bardzo. No, aczkolwiek no, nie ma co ukrywać, nie jest wygodny do końca. Na dłuższe trasy? Na dłuższe trasy tak, chociaż ja no, w życiu nie przejechałem więcej niż 170 km, więc nie jestem w stanie powiedzieć. Pewnie dla siebie dłuższa trasa to jest tam, zaczyna się od 500 w górę. Nie wiem jakbym się zachował, jakbym się mój organizm zachował na tego typu dystansach. Na razie się nie wybieram, ale wszystko nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Otóż to, dokładnie. Piękną sprawą jest to, że w kalendarzu pojawiło się tyle imprez różnego rodzaju, w różnym formacie, że my jako kolarze, my jako zawodnicy, amatorzy, tak chyba mogę nas nazwać, mamy wybór, w końcu możemy wybrać, gdzie chcemy pojechać i możemy spróbować jednego formatu, drugiego, krótszych tras, dłuższych. To mi się bardzo podoba. Co o tym sądzisz? Nie, no o to chodzi, oczywiście, że tak. To jakby
wydaje mi się, że też rynek, no rynek tak ogólnie rzecz biorąc, tak, jest mocno nieprzewidywalny w Polsce i nie tylko w Polsce, ze względu na to, co się w tej chwili dzieje na świecie. Ale powiem tak, no jeśli ktoś już złapał bakcyla, to niezależnie, czy to będzie szosa, czy MTB, czy gravel, no będzie chciał gdzieś tam uczestniczyć w jakichś imprezach, tak? To wciąga. Raz, że wciąga, swój do swojego ciągnie. Bardzo fajnie tak się powiedziałeś, że mamy przede wszystkim piękne tereny, które żal byłoby nie wykorzystać, tak? Bo począwszy od tego, że są żuławy, z pięknymi też asfaltowymi drogami. I myślę, że gravelowymi, aczkolwiek jeszcze nie odkryte. Wybieram się tam, chcę w zimie pojeździć troszeczkę. Mamy TPK, mamy Kaszuby, tylko kręcić. Tak jak wspomniałeś o terenach, w których mieszkamy, one są piękne. Jeżeli pojedziemy gdzieś indziej, możemy poznać piękno innych rejonów. I to jest chyba naprawdę duży potencjał gravela ponad szosę, nie uniżając szosie wielu atutów innych, że możemy trochę poznać swój kraj z innej perspektywy w tej chwili. Tak, fakt to fakt. Zresztą ja też myślę, że nie ma się co szufladkować tutaj na zasadzie, że jeżdżę tylko MTB i nie, szosa to już jest absolutnie nie dla mnie. To fajnie jest spróbować każdego rodzaju, raz, że każdego rodzaju roweru, dwa, że no właśnie tego też nie próbowałem, takiej przygody gravelowej. To też pewnie gdzieś tam jest wszystko przede mną. Także różnego rodzaju opcje są do przerobienia, a no chodzi o to, żeby kręcić po prostu i się nie szufladkować i nie popadać w takie ekstrema absolutne, tak jak powiedziałem, że tylko MTB i nic więcej. Nie bądźmy ekstremistami. Nie bądźmy ekstremistami absolutnie i tylko i wyłącznie jeśli chodzi o ilość posiadania rowerów. N plus 1 zawsze. Bartku, podsumowując, start cyklo gravel, najbliższe imprezy 28 sierpnia, godzina? 28 sierpnia w sobotę od godziny 6. Można sobie wybrać grupę startową. Przez bodajże 3 godziny są grupy startowe na dystans 190. Potem są grupy startowe na dystans 100. Więc tak naprawdę są jeszcze wolne grupy, gdzie można się zgłosić w kilka osób. Paczką znajomych, przyjaciół i fajnie spędzić, świetnie spędzić dzień na pięknych Kaszubach i w TPK. Jak można się zapisać na zawody? Cykloinfo.pl, zapraszam serdecznie, tam jest zakładka odnośnie naszej imprezy. Jest informacja, jest GPX, jest taka idea tej całej imprezy, która dla jednych będzie troszeczkę ściganiem, dla których po prostu przyjazdem i wyzwaniem, dla jeszcze innych będzie przygodą i okazją do zobaczenia Kaszub z zupełnie innej strony, bo ja też wytyczając tą trasę wyjeżdżałem czasami w miejscu, gdzie przejeżdżałem szosą setki razy i nagle okazywało się, wow, jestem tutaj, no nieźle, niezły skrót. Ja więc jeszcze raz zapraszam serdecznie. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia, hej.